Vampire. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym i zarazem ostatnim odcinku Zagrajmy w V Rising. Wiem, że jest to dopiero 6 odcinek, ale no niestety, biorąc pod uwagę jaki grind by mnie czekał, aby na całą tą grę przejść na samych odcinkach, a jako już chciałem ją przejść, ale nie chciałem wam wrzucać odcinka raz na, nie wiem, 2 tygodnie, bo pewnie jakoś tyle by to zajmowało, no to pozwoliłem sobie troszeczkę pomóc. Ale to nie znaczy, że ten grind faktycznie odbył. Musiałem na serio faktycznie trochę przygrindzić, ale po prostu grindziłem krócej niż bym musiał. Jak widzicie, mam 4 bronie na podorędziu. Pistolety, maczugę oraz miecz z odłamków, a także ostrza dość specjalne, bo są to ostrza z kategorii legendarnych. Niestety, drugi raz już to powtórzyłem, wydropił mi tylko jeden taki specjalny odłamek, z którego mogę właśnie zrobić taką legendarną broń, a wydropił mi właśnie podczas inwazji na wtargnięciach w szczelinie. Niestety, nie miałem szczęścia do kolejnych. Nie wiem, czy to, że dobra, nie, no co ja gadam, na pewno nie może być tylko jeden gracz danego tego, no bo to by było trochę słabe, no ale nie wiem, no. Może nie było takiego bossa, który by mi to dał, nie? Bo tam różnie się pojawiali przeciwnicy. Ale nevermind. Mam też pełne mocy. Teraz wam pokażę po kolei. Mam tutaj dominację wierzchowca. Wierzchowca ma zdominowanego. I dzięki czemu mogę sobie właśnie przywołać mojego kunia skądkolwiek tak naprawdę na mapie. Mam też, tak, tutaj dominację i tak dalej, to znacie. Postać ropuchy też mam, za pokonanie jednego nosiciela. No ma właśnie taki swój skok. Niestety nie jest tak pomocny, jakbym chciał, aby był, bo gra w wielu przypadkach nie uwzględnia tego skoku tak, jak powinna w realu, no ale niestety, tak to bywa. Mam też formę pająka. Proszę bardzo. I nawet pod unikiem mogę się zagrzebać pod ziemią i na przykład uniknąć ziomków, albo unikać też słońca. Tutaj co my tu mamy w ogóle za właśnie ten? Po prostu buff z zakopania. No, też okej. No to jak po prostu zaatakuję, no to czy cokolwiek, po prostu wychodzę spod ziemi i tyle. Ale rzecz, która jest według mnie najlepsza, to postać nietoperza, która pomaga mi wzbić się hen w niebiosa i dotrzeć na naprawdę sporo miejsc. Teraz tak, żebym nie popieprzył kierunków, bo my idziemy po samego Drakule w tym materiale, czyli muszę iść właśnie w tę stronę. Literalnie w tej postaci poruszam się najszybciej, ale fakt, że ją odblokowuję tak późno, naprawdę jest wkurzający. No i teraz tak. Fajnie wygląda zejście w ogóle na spód. Okej, okay. Musimy na trzeci poziom. Come on, typie! Jezu, i powiedz mi, kurde, że granie normalnie w tej grze ma sens, nie? Dostałem przypadkowe strzały od typów i ja prawie nie żyję. Tego prawie. To jest irytujące, bo właśnie to. Bo oni solo nie są w ogóle problemem. Podkreślam, oni, co innego bossowie. Zwłaszcza dla tej broni konkretnej, ale kurde. Jak się dwóch takich rzuci, to jest ciężko w ogóle wybrać ten. Zwłaszcza, że mimo, że jestem wampirem, to atakuje zajebiście wolno. Nawet tymi ostrzami, które są chyba najszybszą bronią w ogóle w całej grze. Ale właśnie, tutaj, aby przejść, potrzebuję właśnie tego klucza, więc zakładamy go, przechodzimy. No i tutaj, jak widzicie, jest kompletna ciemnica, ale... Tak. Ale to nic. Ponieważ my pójdziemy teraz na walkę z
Drakulą. Tu mam odłamek duszy z jednego z bossów. Tutaj to jest związane z krwią, więc to nie zniknie nawet kiedy zginę. Także bueno. Pokażę wam jeszcze tego lore bossów. Nawet ja sam poczytam, bo sam tego nie robiłem. Tego kolejny zaznaczałem sobie, gdzie idą. Od tego miejsca, od niej zaczniemy. Generał Elana Próżna. Elana była kiedyś utalentowaną tkaczką, żoną, matką i przyjaciółką, teraz nie jest żadną z nich. Kiedy siły Drakuli zstąpiły na jej wioskę i zabrały jej mieszkańców, wykorzystała chaos, by się ukryć. Na własne oczy widziała niepowiedziane okrucieństwa. Odnalazł ją sam nieśmiertelny król, który dostrzegł okazję, by wykorzystać cierpiącą istotę do swoich celów. Ukształtował ją w bezwzględną maszynę do zabijania, idealnego sługę dla Legionu Noctum. Tych już znacie. Też znacie, to też znacie. A wait, czekaj, w drugą stronę idę. Tutaj. Generał Cassius, zdrajca. Niegdyś utalentowany i szanowany oficer w szeregach Kościoła Oświeconych, służył jako potężny paladyn, dowodząc oddziałem mającym za zadanie wytropienie samego Drakuli. Jego misja zakończyła się niepowodzeniem, został obezwładniony przez nieśmiertelnego króla i zmuszony do służby. Mroczna moc jego świadomego miecza, ostrza zmierzchu, wpływa na jego umysł. Cassius służy teraz jako lojalny agent Legionu Noctum. Wydaje mi się, że to jest nawiązanie trochę do Arthasa, bo gościu, tak jak Arthas był paladynem, tak jak Arthas miał tam kogoś załatwić, w przypadku Arthasa chciał się zemścić i szukał mocy króla Lisza, ale też miał samoświadomy miecz, czyli właśnie ostrze mrozu. A tu jest ostrze zmierzchu, więc... Kto wie. Jade, łowczyni wampirów. Łowczyni ze szlacheckiego rodu w Brighthaven, słynącego z rozwoju najnowocześniejszych broni, która konkuruje nawet z geniuszem naukowców z Gloomrood. Plotki głoszą, że po zniknięciu jej brata pewien doświadczony strzelec wyborowy ukradł imponujący arsenał eksperymentalnej broni, aby pomóc jej w polowaniu na winowajce. Raziel, pasterz, głowa i serce zakonów Danli, Ter oraz prawdziwy wyznawca światła. Raziel jest znany z wygłaszania żarliwych kazań pełnych odniesień do ognia i siarki. Podobno jego święta moc bierze się z niesamowitej cnotliwości. Przynajmniej on sam tak twierdzi. Tutaj Octavian, czyli właśnie boss z finału drugiego aktu. Jako stary żołnierz i weteran wielu bitew, Octavian jest członkiem darzonym prawdopodobnie największym zaufaniem w Danli. Jego oddział wykonuje rozkazy bez mrugnięcia okien, a on zawsze odwdzięcza się za wierną służbę. Mimo wielu lat na karku, nadal potrafi położyć niejednego młodziana. Ziva, inżynierka. Ziva, ukochana główna inżynierka broni w fabryce machin, czy tam maszyn, jest ucieleśnieniem perfekcyjnie rozkosznej destrukcji. Szczerze zakochana w swoich śmiercionośnych eksperymentach, zawsze przoduje w poszukiwaniu coraz to wymyślniejszych sposobów na zadanie odpowiednio bolesnej i spektakularnej śmierci każdemu, kto będzie miał nieszczęście znaleźć się na jej celowniku. Po każdym pociągnięciu za spust, poszukującym kolejnej ofiary. Domina tańcząca z ostrzami. Ona w ogóle wygląda jak Kamil z Lola, nie? Więc jestem ciekaw, czy to jest nawiązanie, czy to jest inspiracja inną postacią. Domina była pierwotnie inżynierką rozwijającą technologię broni elektrycznej, a jej niesamowite osiągnięcia zrodziły się z jej bezpośredniego i nierozważnego podejścia do kwestii testowania. Choć ostatecznie doprowadziła do swojej śmierci, została przywrócona do życia przez szaleńcze maszyny niesławnego doktora Henry'ego Blackbrew. Sadyzm i masochizm Dominy są nieograniczone i niezrównane, a ona wydaje się być niepowstrzymana w dążeniu do chronienia i pilnowania mieszkańców Gloomrood. Angram Czyściciel, oddany sługa Transcendum. Angram był tępicielem, który wyróżniał się spośród innych naturalnym okrucieństwem i odpornością. Jak na dobrego żołnierza przystało, oddał życie za sprawę, a w każdym razie próbował, gdyż dr Henry Blackbrew nie mógł pozwolić na zmarnowanie takiego potencjału i przywrócił go do życia, przeprowadzając brutalną operację, którą niewiele innych istot mogłoby przetrwać. Dłuższe życie Angram okupił ostatnimi skrawkami człowieczeństwa. Ungora, królowa pająków. Ogromna wiekowa pajęczyca wywodząca się z legendarnego rodu. Zamieszkuje głębokie, kręte, pokryte pajęczynami jaskinie na terenie przeklętego lasu. Nikt, kto się tam zapuścił, nie wyszedł stamtąd żywy. W ogóle ten przeklęty las, nie? To jest jakaś po prostu makabra. Im dłużej tam jesteście, bez peleryki, którą daje ten gościu, nakłada wam się debuff, który jest klątwą lasu. Kiedy nałożycie w całości... Wszystko dookoła jest pokryte mgłą, nawet minimapa, i ciężko jest potem się wydostać z tego lasu. I to jest jakaś masakra, jeśli o to chodzi. Ben Stary Wędrowiec. Ten stary tułacz zapragnął zbadać przeklęty las, mimo że wiedział o jego niebezpieczeństwach.
Gdy Klonta zaczęła zaciemniać jego umysł, znalazł sposób, by z nią walczyć. Jego peleryna i złapany w latarnię ognik tworzą wspólnie dziwaczną formę magicznej obrony, która uniemożliwiła Klontwie przejęcie nad nim pełnej kontroli. Choć było już za późno, by zapobiec spustoszeniu jego umysłu, nadal stara się robić to, co potrafi najlepiej, czyli przetrwać. Falworth, pochłaniacz dusz. Szalony kultysta, który twierdzi, że jest wcieleniem swojego bezgłowego konia. Twierdzi również, że jego ostrza strącają ofiarę prosto do wielkiej ciemności, aby nakarmić lub zadowolić jakiś piekielny byt. Tak czy inaczej, ma na swoim koncie ogromną liczbę ściętych głów. Tutaj właśnie za niego dostajemy przemianę w żabę, a za tamtą pajęczycę w pająka. Ale to już pewnie zauważyliście. Albert, książę Balatonu. Głowa rodziny, która kiedyś władała tą ziemią. Z upływem czasu klątwa rzucona na bagna wypaczyła krzątków rodu, zmieniając ich w przerażające, wynaturzone ropuchy, których jedynym pragnieniem stało się posiadanie złota i klejnotów. Książę zazdrośnie strzeże swojego skarbu. No to w ogóle on ma szachy. Żałuję, że to jest tylko ozdoba, bo z chęcią bym z kimś tak pograł w szachy, nie? Tutaj dalej. Wilfred, starszy wioski, wielce szanowany wódz małej odosobnionej wioski wyrzutków. Mimo bezpośredniego zagrożenia ze strony kultu przeklętych, niebezpiecznych dzikich zwierząt, a nawet krążących plotek o wilkołakach, grasujących w północnych zakątkach Danli, udaje mu się zadbać o szczęście i dostatek swoich ludzi. No pewnie dlatego, że on sam też jest wilkołakiem. W ogóle to jest w ogóle beka, że zabijam wilkołaka i dostaję od niego miksturę odporności na srebro. Cyryl, przeklęty kowar. On w ogóle totalnie Celebrimbora przypomina w trakcie walki. Skazany na wieczne życie i służby kultowi przeklętych, Cyryl nie ma ochoty wykonywać swoich obowiązków, ponieważ jednak został sprzedany kultowi zanim jeszcze się urodził, nie zna niczego prócz pełnego cierpienia żywotu. Pogodzony ze swoim losem czerpie niewielką radość zadawania bólu innym. Ser Magnus Nadzorca, fanatyczny sługa kościoła oświecenia. Jego ślepa wiara w światło czyni go idealnym kandydatem na nadzorcę kopalni srebra. Jest skłonny ignorować nikczemne praktyki kościoła, a nawet je egzekwować, jeżeli są one w jego przekonaniu wyborem mniejszego zła. Nawet jeśli oznacza to zrobienie czegoś wbrew jego przekonaniom, jak na przykład zmuszenie innych do pracy czy wygnanie ukochanej córki. Wygnanie córki! Czekaj. Żona, matka, przyjaciółka. Nie. Ta nie. To była ta? Znawczyni, pokona, nie. Też nie. Landra. Nie. Też nie. Bo kurde, coś było wspomniane, że jakaś jest wygnana. Jedna z wiernych służbistek. Nie, to nie ta. No ta na pewno nie. O, Polora, to nie była ta? Nie, to jest zwykła czarodziejka. Też nie. Dobra, nikt stąd. To musi być od trzeciego w górę. No dobra, Jade to na pewno nie będzie jego córka. Ziva też nie. Kurde, to mnie teraz ciekawi. Kto jest jego... Która z nich będzie jego córką? Tutaj Baron Dubouchon Sommelier. Niegdyś wędrowny najemnik wojący mieczem, Baron zdobył tytuł wielkiego sommeliera po wygraniu konkursu degustacyjnego organizowanego przez Kościół Oświecenia. O jego umiejętnościach krążą legendy. Podobno potrafi wymienić składniki ich wiek i miejsce pochodzenia po wypiciu zaledwie jednego łyka napoju. Choć jego nowa posada zapewnia mu wszelkie wygody, to jednak ci, którzy dobrze go znają, podejrzewają, że najbardziej pragnie on znów zatopić ostrze swojego miecza w krwi. Morian, matka narodu. Bardzo groźna i zaciekle broniąca swojego promienia, harpie interesują się tylko najwspanialszymi klejnotami, a nikt nie potrafi ich lepiej wypatrzeć niż matrona. Bogacze powinni dobrze ukryć swoją biżuterię, jeśli ośmielą się podróżować poza Brighthaven. Merwin, elementalistka. Niebezpieczna czarodziejka żyjąca w zgodzie z efemerycznymi żywiołami natury. Merwin rozmawia z wiatrem, który szepcze jej o zmianie, chaosie i zniszczeniu. Na szczęście masakruje tylko tych, którzy zapuszczą się zbyt blisko jej zagajnika.
Tutaj sam dr Henry Blackbrew. Zanim pojawił się Kościół Oświecenia, Blackbrew był ostatnią nadzieją ludzkości w walce z siłami Drakuli. Wraz z rozprzestrzenianiem się nowej wiary i broni światła, ludzkość zaczęła odwracać się od doktora z powodu jego szalonych metod i dążenia do ewolucji człowieka. Trochę jak Wiktor z Lola. Kolejne nawiązanie? Czy to jest taki koncept po prostu fantastyczny? Może, w sumie może, to jako, może do Frankensteina to jest nawiązanie też. W końcu uznano go za heretyka. Wygnany wraz ze swoimi uczniami założył Transcendum i zaczął tworzyć społeczność na wzór, swój wzór i podobieństwo. Z pomocą substancji, którą nazywa grupą krwi E, już od ponad 800 lat udaje mu się zachować młodość i wciąż dąży do zniszczenia swojej wypaczonej wizji postępu. Matka, tkaczka klątw. Tu brakuje przecinka chyba. Niektórzy twierdzą, że matka jest najstarszą z wiedźm, ale prawda jest taka, że nikt nie wie na pewno, jak ani kiedy powstały te stworzenia. To ucieleśnienie sił natury, które kpią z marnych wysiłków człowieka, my wykazie trzeźwemu rozumowaniu. Tutaj co, komar? Aha. Aha, ona mi chyba dała opcję, że mogę to zbierać, tak mi się wydaje. Albo po jej zabiciu się to pojawiło? Nie wiem. Ogrusz Pongrozy. Stworzenie, którego historia zaginęła gdzieś w odmętach wieków, choć wydaje się podobne do legendarnych istot, które kiedyś były ludźmi. Jego obecność każe się zastanawiać, jakie przedziwne spaczenie zakorzeniło się w Wardoranie. Azariel, Piewca Słońca. Będący wytrawnym politykiem, wspiął się na szczyt hierarchii Kościoła Oświeconych dzięki zimnemu wyrachowaniu. Niewielu poza samym Solarusem nieskazitelnym może mu się równać, jeśli chodzi o oddanie światłu, i nikt nie waży się sprzeciwić jego słowu. Voltacja, mistrzyni mocy. Voltacja, która jest prawą ręką doktora Blackbrew, odpowiada za utrzymanie i ochronę całej sieci energetycznej Gloomroot, zapewniającej regionowi tak bardzo potrzebne dostawy energii. Voltacja jest bezwzględną profesjonalistką i urodzoną przywódczynią. Działa z psychopatyczną skutecznością i poza chęcią wspierania doktora nie ma wielu innych potrzeb emocjonalnych. I śmieszne jest to, że ona jest nad nim, a powinna być pod nim, skoro jest jego prawą ręką, nie? Tutaj Simon Belmont, łowca wampirów, czyli gość, na którego natrafiłem parę razy po prostu latając po mapie. I gość, który daje mi tylko jedną rzecz. Schemat na krwawy bicz. Ten tajemniczy łowca wampirów przybył z nieznanej krainy z żarliwą misją zniszczenia wszystkiego, co uzna za zagrożenie dla ludzkości. Zarówno potwory, jak i wampiry znajdą się na celowniku tego nieznajomego, który korzysta z intrygującego nowego narzędzia. Niezwykłego bojowego bicza. Lord Styx, mistrz nocy, czyli ten, który daje mi schemat na onyksową łzę, klucz krwi, który jest wymagany, aby właśnie wejść do zamku, w którym aktualnie jestem, oraz postać nietoperza. Legendarny wampir z czasów Drakuli, zbudzony przez zew nieśmiertelnego króla, znany ze swojej zaciekłości w walce zarówno przeciwko siłom kościoła, jak i wampirom. Na swój tytuł Mistrza Nocy Legion Noctum zasłużył wielokrotnie. Jego obecność w sercu zguby Drakuli sugeruje, że działania prowadzone w tym miejscu mają kluczowe znaczenie dla planów Drakuli. Behemoth Łamacz Kości. Niegdyś lojalny wojownik Legion Noctum był tak pochłonięty swoim fanatyzmem, że po śmierci Drakuli z rąk Kościoła Oświeconych w akcie wstydu odciął sobie ramię noszące tarcze. W delirycznym amoku udał się na pustkowe przeklętego lasu, wyczekując śmierci. Spaczenie w jego wnętrzu nie pozwoliło mu jednak umrzeć, skazując go na znacznie gorszy los. Generał Valencia Zepsuta. Valencia była niegdyś ludzką baronową, pochodziła z zamożnej rodziny szlacheckiej sprzed Wielkiej Wojny. Zawsze żądna władzy, ambitna i całkowicie pozbawiona moralnych zahamowań. Postrzegała powstanie Drakuli i jego legionów jako okazję do przekroczenia swoich ludzkich ograniczeń i stania się kimś więcej. Będąc pod wrażeniem jej całkowitej deprawacji, Drakula spełnił życzenie baronowej. Valencia służy teraz jako okrutny generał Legionu Noctum. No i teraz właśnie sami bossowie nam zostali, czyli Solarus, nieskazitelny, legendarny paladyn światła i najstarszy żyjący członek Kościoła Oświeconych. Bez większego zainteresowania przyglądał się upadkowi ludzkości. Pionier z epoki bohaterów pamięta walkę z zastępami Drakuli aż do utraty wszelkiej nadziei. Pamięta odnalezienie światła, pamięta również satysfakcję z uniesienia świętego ostrza w stronę nieśmiertelnego króla i pokonania największego zła, jakie kiedykolwiek widział świat. Tęskni za powrotem do dni swojej największej chwały. Talzur, skrzydlate straszydło, stworzenie, które niegdyś było jednym z ulubionych zwierząt Drakuli. Potwór opłakiwał śmierć swojego pana, czuwając niewzruszenie w toksycznym deszczu, który padał po śmierci Drakuli. Przez 7 dni i 7 nocy. W przeciwieństwie do wielu stworzeń, które unikały kropel zadających cierpienie, tylko on zaakceptował tę agonię.
Dzięki miłości i oddaniu dla króla tyrana był w stanie przyjąć całą nienawiść przekazaną przez klątwę ulewy i stać się skrzydlatym straszydłem. Adam, pierworodny, potwór, szczytowe osiągnięcie do króla Henlego, Blackbrew miał być kolejnym krokiem w ewolucji ludzkości, doskonałą maszyną wojenną. Blackbrew nie mógł sobie wyobrazić bardziej potężnej broni, ale okazało się, że nie sposób go kontrolować. Transcendum zrobiło wszystko, by utrzymać potwora w ryzach i udało im się to. Przynajmniej na razie. I teraz ostatnia osoba na naszej liście, czyli sam Dracula, nieśmiertelny król. Wielki temu, kiedy Dracula upadł, wydawało się, że Kościół Oświeconych dokonał niemożliwego. Zadał śmierć nieśmiertelnemu królowi. Jednak w swoich ostatnich chwilach Dracula zesłał na Vardoran chmurę. Deszcz krwi, który zasiał nasiona woli Drakuli w całym królestwie, wypaczając i wypełniając je jego legendarną esencją. Po śmierci duszę nieśmiertelnego króla została zesłana tam, skąd pochodziły jego nieziemskie moce, do Krainy Cieni. Tam pozostał, czekając na swój czas. Ten czas teraz nadszedł. Dracula zalewa się tabunami potwornego Legionu Noctu, każąc im zebrać krew niezbędną, by ponownie stał się całością i powrócił do Vardoranu. I to jest właśnie nasz cel, który aktualnie śledzę. Mam jeszcze 36 minut tych wszystkich najlepszych eliksirów z buffów. Więcej ich sobie niestety nie stworzę, no ale raczej też nie mam co się przejmować, no bo nie jestem pewien, czy w ogóle uda mi się jakoś z Draculą bardziej zawalczyć. No i właśnie, przenieś się do Krainy Cieni. Kraina Cieni. A rare treat in a challenger. Okej, zobaczymy. Bo niestety Dracula ma dokładnie taki sam level jak ja. Czyli niestety jeden cios od niego, pomimo że mam aktualnie prawie najlepszą zbroję, bo mam zbroję w trzech częściach mam zbroję Drakuli. I no, to będę potrzebował zrobić właśnie ostatni fragment, to już sobie sprawdziłem na tym. Sprawdziłem, po prostu wychodzę z założenia, że jeśli do tego potrzebuję kolejną nogawi z tego zestawu, no to potrzebuję, żeby zrobić właśnie klatę, którą właśnie dostanę z Drakuli. Pytanie tylko, czy uda mi się go pokonać za pierwszym razem. The scent of power, unmistakably mine. Thank you for returning it to me. Kneel and die. No mercy for the weak. Okej, jeszcze zaliczyło cios. Tak, akurat fajnie. On your knees. Feel the heartbeat of your tomb. Aha! No, fajnie. Dobra. Powiem tak, nie uśmiecha mi się walka z nim przez jakieś 20 minut, dlatego pozwolę sobie naszego wampira trochę bardziej uwampirzyć. My first challenger in eons, bearing just a hint of my power. Let us see how you wield it. Dobra. Jak mówiłem, nie uśmiecha mi się walka z nim przez 20 minut. Tego samych prób, więc na pewno przyspieszmy. Okej, nie wiedziałem, że to mnie może ogłuszyć. No to wiem. Shadow, an imitation. This is what it means to be king. Oh, ho, ho, ho! For I
so many others. Skubajutki! The ground beats sanguine tears. Proszę, czyli to Drakule miałem na tym. Au! To Drakule jest na samym końcu bitwy. Dobra, pistolety poproszę. Co? Jak to zużycie krwi? Skubany! Wyssał mi krew z zasobnika! A niestety nie mam więcej krwi z te... Nie mam więcej krwi stuprocentowej. Dobra, w ogóle nie mam stuprocentowej krwi jeszcze, nie? Ale... Nie udało mi się znaleźć i złapać do siebie na tego typa. Tak samo jak Adam też ma trzy fazy? Tak, oczywiście. Oczywiście finalny boss nie może być za prosty. Proszę, znowu ten deszcz spuścił. Okej, niby pozyskuje, ale na bank to nie jest koniec. Taste of knowledge. A jednak! Okej. Drakula pokonany. I mamy odłamek jego duszy. Okej. W tym miejscu, na granicy światów, otaczają cię zewsząd czyjeś szepty. Wyczuwasz obecność skrajnej cieni, przybyw mocy, która zwiastuje przybycie do Vardoranu swego czempiona. Jesteś spadkobiercą przeznaczenia Drakuli. Naprzód, ku zwycięstwu. Okej, teraz mogę wybrać z miejsca, które chcę wrócić. No to oczywiście wrócimy sobie do tego zamku mojego. Który, no nie powiem, troszeczkę rozbudowałem. No i teraz mamy tutaj... Postumen Drakuli, odłamek duszy i napierśniki. No to napierśniki... O ty, czekaj, pokaż! Pokaż mi to, muszę to zobaczyć! Ten wygląda tak, a to wygląda tak. Bueno. An achievement, to be sure. I proszę, tron ciemności odblokowano. Ciekawe, czy to jest taki sam tron jak ten tron, którym zawiaduje sługami, czy to jest coś innego? Okej, tu już mam przygotowane składniki. Na właśnie kolejny ten set. Proszę bardzo. Napierśnik Drakuli. 2 minuty się tworzy, ale to wystarczy. Tutaj widzicie, tak wygląda serce poziomu, poziomu 5. Czyli maksymalnie co na kolejno. Schowek na klejnoty. To jest oczywiście na klejnoty te, które dają mi te buffy do zdolności. Tu jest na broń. Tu jest schowek na pancerz. Czyli kolejne nagrody z tych. Mam też schowki większe na to, ale szczerze te małe mi spokojnie wystarczały, więc nie ładowałem tego więcej. A ty właśnie, w sumie, a propos, możemy tutaj dać więcej tych. Teraz tak, magii nie mam co resetować, bo mam wszystko ulepszone na maksimum. Tutaj mam teleporcik. Do mojej jubilerczej galerii, powiedzmy. Żeby, że kurde, nie mam tych... O, tu mam w ogóle jakieś te chyba. Tak, jakieś mi się jeszcze te zrobiły. No. Widma czy tam zjawy, na jedno wychodzi. Dobra, zamykamy. Nie szczur, tylko... Wilk, żeby się szybciej poruszył. Może to... Kurde, są na łowach, ale finalnie są jednak dalej tutaj, no come on.
To jest Ateneum, czyli najwyższe, co daje mi kolejne schematy. I tutaj właśnie są już trzy postumenty. Tutaj jest za Solarusa, tutaj za Straszydło, tutaj za Potwora, czyli za tego Adama. I tutaj mogę zrobić jeszcze jeden ostatni. Potrzebuję sztabki i łzy. Dobra. Mam tego trochę ponad nadrobionego. Sprawdziłem sobie nawet specjalnie koszta tego jednego... tego, koszta tego tronu. I to jest właśnie tu, tu i tu. Teraz połowa tego. I jedno takie. Żeby zrobić sobie właśnie ten. Żeby zrobić sobie właśnie ten na fragment Drakuli, tę przechowajkę. Możemy porzucić postać, czemu nie? No i budujmy. Ostatni postument. I zobaczmy. Tak, to jest samo jak w innych, w przypadku innych, tylko fragment Drakuli mogę tu postawić. Yes, I will embrace this power. Jestem ciekaw, czy to jest, wiecie, postawione tylko po to, żebym ja tego, wiecie, nie zgubił na przykład, czy to jest po to, żeby to się nie psuło, bo to, jak jest napisane właśnie w opisach, z czasem się psują te rzeczy, więc warto jednakowoż w miarę je... Znaczy, warto dość często brać udział w inwazji Noctum, bo tylko właśnie użycie, pokonanie bossa z tej inwazji gwarantuje mi... Boże, to... naprawę mi po prostu gwarantuje z tego. Już mam potworzone też te kolejne dla tych, dla moich ziomeczków. Sporo zasobów na to poszło. Nie tu, czyli gdzie? Serio? To się jako klejnot liczy? Dobra, tutaj wszystko gotowe. Dobra, zobaczmy też ten spell, który dostałem od Drakuli. A, tylko jeszcze właśnie, zanim spell, to jeszcze odstawmy te rzeczy wszystkie. Do alchemii. Poza tym, bo to idzie ze mną. Ciekawe właśnie, czy mogę sobie wymienić ten tron na ten drugi, on będzie działał tak samo, czy to jest jednak coś innego. No to się za chwilę dowiemy. Zobaczmy, co daje ten spell od Drakuli. Tak, ale muszę być w formie człowieka. Czy tam wampira, wiecie, na jedno wychodzi. Zobaczmy. Krwawa burza. Otrzymujesz niewrażliwość na obrażenia i wywołujesz krwawą burzę. Krwawą burzę krwi. Kto to pisał albo tłumaczył? Wystrzeliwując do 25 naprowadzanych pocisków krwi w kierunku pobliskich wrogów przez 3 sekundy. Każdy pocisk zadaje 100% obrażeń magicznych i wywołuje krwawe wysysanie. Zakończ burzę, wyzwalając potężny wybuch krwi, który zadaje 300% obrażeń magicznych i odpycha wrogów. Zobaczmy, jak to działa tak na sucho, bo nie chcę mi się szukać teraz przeciwników. Okej, czy bardzo podobnie do tego, co sam Dracula wykorzystywał w walce z nami. Spoczy. Dobra, zanim jeszcze właśnie zbudujemy tron, bo tron tylko i wyłącznie możemy zbudować, mając pełnię tego setu właśnie, Drakuli, jakiegokolwiek, ale musimy mieć pełnię setu, żeby na tym tronie zasiąść. Już powinno być gotowe, tak mi się wydaje. I w istocie jest. Dobra, w takim razie postawmy ten tron. Tutaj jest tylko właśnie... Coś mam w przechowywaniu to odznaczenia. Aha, nic, po prostu musiałem odświeżyć zakładkę. Zobaczmy. Tron ciemności, siedzenie godne imperatora. A nie, potrzebuję 4, a nie 3. Dobra, ale to się szybko nadrobi, bo na szczęście mam akurat pod spodem właśnie te. Mam pod spodem, dokładnie mówiąc. Nie tu. Tutaj. Jedną sztunię poproszę. I zobaczmy, czy to jest tylko taki tron, żeby sobie usiąść, czy to jest tron, z którego też mogę dowodzić tymi ziomblami.
Duży! Bardzo duży. Ale widać, że to jest tron też od Drakuli. Bo na tym samym tronie siedział. Kurde, ale właśnie, żeby tak nie wystawało, nie? To bym chciał. Więc postawimy go tak... No... Tak trochę z tej strony. O, tak bardziej tu. Bo kurde, chciałbym go tak w całym kancie postawić, no ale niestety... Wtedy on w ściany wchodzi, a to kiepsko wygląda. Więc postawmy go tak, żeby nie wchodził w ściany. Czyli tutaj. No i zobaczmy. Zasiadamy. Aha, i to tyle. Okej. Okay. Szkoda, myślałem, że będzie zastępstwo dla tronu zamkowego, żeby wydawać rozkazy. Dobra, no kurde, obróć mi to. Bo tron zamkowy zostanie w takim razie postawiony tutaj zaraz obok. No i tutaj cyk. No i sługu wysłałem oczywiście na łowy, jeszcze przez no, dużo czasu ich nie będzie. Ale myślę, że siedząc na tronie ciemności, mogę się z wami pożegnać. Jak mówię, chciałbym, aby ta seria była dłuższa niż te 6 odcinków, no ale... Niestety, gdybym miał nagrywać tak, jak nagrywam pozostałe serie, czyli wiecie, zbierając, wszystko farmiąc i pokazując cały ten grind, to niestety, biorąc też pod uwagę, jak dość specyficznie działa tutaj zbieranie, po pierwsze, niektórych materiałów, a po drugie, ich kraftowanie, no to... Naprawdę długo by ta seria trwała. Wręcz na trochę... Wręcz aż bym powiedział, że zbyt długo. Ale dalej mam wrażenie, że niestety przez to, jak szybko napieprzałem Drakulę, to się nie zdygerowała jego trzecia faza, bo patrzyłem sobie nawet przed odcinkiem, jak ktoś walczył z Drakulą i kurde, tam mu się w trzeciej fazie jakieś takie serce pojawiło, które trzeba było nawalać i do niego lgnęły... Jakieś moby, jak moby weszły, dotknęły serca, no to leczyły Drakulę, nie? I właśnie byłem ciekaw, dlaczego się to nie pojawiło, chyba po prostu za szybko gościa zamłóciłem i dlatego nie było nic więcej. No ale jak dla mnie... O, przechyl. No ten przechyl to tak trochę na wyrost, bo to nie jest przechyl, tylko... O, chociaż czekaj. Aha, serio, to jest najwyższe? No kurde, myślałem, że tak sobie będę mógł fajnie na moją postać z poziomu to pokazać. No ale niestety nie. Dobra, never mind. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych seriach na kanale. Chociaż, kto wie, może kiedyś uda mi się z kimś przeprowadzić jakąś serię taką dłuższą, koopową, jak na przykład z Ognistym Dying Light. Tak, wiem, trochę tego nie było. Ale może uda mi się w końcu znaleźć czas, żeby i on, i ja mogliśmy się zgrać. Być może znowu się połączymy przez Discord i tak sobie pogadamy, etc. Zobaczymy. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale. Z czegoś. Z czego to już albo wy sobie wybierzecie, albo ja wrzucę coś nowego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!